Policja versus złodzieje. Dzisiaj widzowie czas na grind. Chcemy złupić ogromne ilości kasy. Najpierw jednak musimy przetrwać obławę komisariatu i dogadać się z negocjatorami. Dzięki łapkom w górę odblokowaliście nam śmigłowce na dachu komisariatu. Policja nie ma pojęcia o tym, że tam są. Dlatego dzięki widzowie za pomoc w ucieczce. Jeśli chcecie odblokować dla nas kolejne benefity, wystarczy wbić 28 tysięcy lajków. Policja już w kolejnym odcinku dostanie masę ulepszeń, więc to ostatni moment, w którym możemy mieć przewagę, ale wcale nie musimy. Pełne zasady sezonu znajdują się oczywiście w opisie, więc jeśli ich nie znacie, to sprawdźcie koniecznie. A teraz zapnijcie pasy, bo to naprawdę dobry odcinek PVZ-a. Miłego oglądania. Cześć mordy, z tej strony Kaluch i z tej strony Ospano, wasi ulubieni rzeźnicy zbrodni. Witamy was serdecznie w kolejnym odcinku Policja vs. Złodzieje. Dzisiaj obława na komisariacie, od tego zaczynamy. Siema wariacie, jak tam przed obławą? Humorek gituwa czy nie? Jest humorek gituwa. Jestem zakapturzony, przynajmniej byłem. Jestem gotowy na konkretne działanie. O, teraz mam gangsterskiego fita. Mam sławki pod kapturem, stary. O kurde, to już oznacza, że będzie dzisiaj grubo. Widzowie, tak z Ospkiem pogadaliśmy sobie przed nagrywką i stwierdziliśmy, że dzisiaj mamy challenge. Raz, że przeżyć i w obławę, wyjście z komisariatu, a dwa, że każdy z nas będziemy rywalizować dzisiaj, kto więcej kasy zdobędzie, a nie dowiemy się tego na koniec odcinka, tylko skacząc z perspektywy na perspektywę możecie to ogarnąć, więc zapraszam na kanał Ospkiego. Pano, link w opisie, w karcie, wszędzie, bo tam jest perspektywa, żeby zobaczyć, czy Ospek wygrał, czy ja wygrałem. I to samo widzów Ospka, zapraszam do nas. Z drugiej strony właśnie. Wszyscy do Kalucha, wszyscy do mnie, wszyscy do Kalucha, wszyscy do mnie, wszyscy do Kalucha i tak proste. Cały czas tak robimy. No i co, stary? Negocjacje. Jakieś mamy, kurde, postanowienia, na pewno kasę musimy od nich wywalczyć. Ja myślę, że tak między 100 chłopie, a 150 koła trzeba wywalczyć. Nie wiem, co tak, ty myślisz. Tak. Myślę, że też, stary, myślę, że 100 koła byłoby totalnie git, bo dzisiaj jeszcze będzie duży challenge, tak jak mówisz. Ta. Ale jeszcze jedna rzecz, no. Ja bym chciał kiedyś w realu, jak będziemy gadać, żebyś tak ze mną gadał, się tak kręcił, stary, na boki. Tak? Możemy się tak, możemy się tak pokręcić. Fajnie to wygląda, tak? No, ciekawe, w realu pogadamy, wygląda, tak, kurde, na jakimś odcinku lifestyle'owym w ten sposób, ty. O, tak, tak, widzowie, tak. Może jakieś kary kiedyś nadrobimy w końcu. Tak, zobaczcie, widzowie, co tu się dzieje. Schowaj broń, stary, żeby nie strzelali, ale oni już czekają. Patrzcie, ręce do góry mają, negocjują. O, spegamy się, że nie ma co czekać, nie? Lecimy. Tak, pamiętaj, że ty musisz zabrać kasy, stary. Ja... Wiem, spokojnie. Czekaj. Dawaj najpierw, stary, na przycisk, żebyśmy przygotowali dobra. Do tego. Lecimy, widzę. Dobry. Dzień dobry. Zapraszamy do środka. Kurde, widzowie. Tak, że jesteśmy na jednym kanale teraz. Spokojnie, my tylko w celach pokojowych. Tak, dobrze, zapraszamy. Tak. Nie mamy zamiaru ich użyć, jeżeli będzie wam wygodniej. Możemy trzymać ręce w górze. Bardzo byśmy prosili, prawda? Wspólniku? Tak, ręce w górze. Dobrze. Wysoko. Zapraszamy do pomieszczenia, w którym będziemy rozmawiać. Nie będziemy tu gadać z nimi. Chodźcie, zapraszamy na kawusie do was. Ja twierdzę, że tamci czekają. Dobra, ale tu będzie, widzowie, młyn. Tu będzie straszny młyn. Żeby opuścić komisariat, mamy, przypominam, ilu, kolego? 14 zakładników? 112. Żebyśmy opuścili to miejsce, to mamy pewne żądania. Wspólniku? Duże żądania mamy. Wspólniku? Dobrze, pierwsze pytanie zadam ja, czy wszyscy zakładnicy są żywi? To ja zadaję pytanie tu! Dobrze, spokojnie. Żywi są, żywi! Najważniejsze, proszę o żądania. Wspólnik, żądania. Żądamy pieniędzy. 150 tysięcy dolarów. 150 tysięcy dolarów. Dobrze, to nie wszystko, nie przerywaj mi! Druga rzecz, jaką żądamy. Odjazd. Potrzebujemy samochodu, który się nazywa Kuruma. Ma być podstawiony zaraz pod drzwiami komisariatu. Tak. Duża. Trzecie żądanie. Wspólniku? Trzecie żądanie. 10... 20 sekund odjazdu. Oczywiście 20 sekund to jest za długo. Dobra, 10, zamknij pysk. Będę dalej negocjował. 9,5. Nie. Dobrze. Niech będzie 9,5, ale wszystkie pozostałe żądania spełnicie, tak? Tak. Tak, tylko po prostu potrzebujemy czasu, żeby to załatwić wszystko. Dobra. Nie ma czasu! Nie ma czasu, wspólnik powiedział. Dobrze, już. Pieniądze, Kaśka. Ja odliczam na stoperze. Czy jeszcze mam jakieś żądania? Chyba nie. 10 sekund na pieniądze. Ale chcemy zobaczyć zakładników. Tak? Widzicie ich. Dobrze. Wszędzie. Już przygotuję ich, siedzą w celi. Widzowie, zrespię szybko. Tak. Rozmawiaj z nim, wspólniku. Widzowie, patrzcie, respię tutaj na menu szybko jakichś typków, nie? XDD. Wspólnik, chodź, oni kasa. Chcą zobaczyć zakładników najpierw, tak? Tak.
Tak. Chcą wiedzieć, że nie umrzemy jak psy! To zapraszam za mną! Nie umrzemy jak psy! Nie umrzemy, umrzemy, możesz to kłamać. Od razu mówię, że pieniądze musimy zapakować do walizki, tak że będziemy musieli opuścić na chwilę komisariat i załatwić samochód. Masz kasę przy sobie, dawaj ją. Nie mam tylu pieniędzy, gdzie ja bym je schował? Do dupy bym wsadził. Proszę pana, my mamy tylko 125 tysięcy przy sobie. Proszę, zakładnicy cali i zdrowi. Gdzie? Okej. Okay. Dobrze. Stoją, czekają. Oj, ten pan mi na zdrowego nie wygląda, trochę dyszy. Chyba dobra, tutaj... kończy się moja cierpliwość. 100 tysięcy dostaniecie, ponieważ jestem zakładnik jest uszkodzony. Nie, 125, co najmniej. 120. 5. No nie, że stracę na pana i Rokeza, no, jak będzie. Dobra, do góry idziemy po kasę. Tak, a ja włączam stoper, macie 2 minuty od momentu wyjścia z komisariatu, żeby załatwić wszystkie rzeczy. Dobrze, czyli pojazd Kuruma, jak i odjazd 10-sekundowy. Tak. Znaczy 9,5 sekundy. Dziękuję bardzo. 9,5 sekundy. Chodźcie. Dobrze, możecie iść i możecie przekazać już informacje swoim ludziom. Momentu jak wsiądziemy do fury, to się liczy czas. Dobrze. Tu jest wyjście, tu. Tam. Okej, dobrze. No. Gdzie w końcu? Tam. Nie ogary! Tam! Tu! Dobra, odliczam stoper, 3, 4 i start. Mordo, ja żadnego stopera nie odpaliłem. Dobra, to co? Operacja orzeł? Tak, orzeł i reszka. Dobra, ej, mamy na pewno, powiedz mi, mamy na pewno, kurde, spadochrony? Nie wiadomo. Nie wiem, ale w helikopterze zawsze są, stary, więc... Aha, okej. Tylko kasę trzeba wziąć, to... Ty odbierasz kasy? No. Okay. Dobra, gotówka tu dla mojego brata. Dobra, widzowie. Dostaję? Tak, jest 125. Dobra, Kali, biegnij na górę już. Biegnij na dach. Ta. Biegnij na dach. Dobra, ale ty też wsiadasz, czy nie? Aha, ty nie! Nie. No, biegnij na dach. Okej, widzowie nie wiedzą, gdzie jest jeszcze nasza dziupla. A może nie będziemy mówić. Może biegnie, się tam przejedziemy. Biegnie. Ja będę trzymał drzwi. Czaisz? Te drzwi górne. Tak. Dobra, stary. A ty potem grindujemy. Tak, tylko z dupca i hajs dawaj w tego. Powiedz kiedy, ty ja zacznę do nich strzelić na dachu, jak odlecisz. Czaisz? Dobra, mordo, ruszam za 3, 2. Dobra. 1. Dobra. Leć, elo. Poszedłem! Dobra, widzowie. Zdupiam. Do dziupli. Pierwsze co muszę zrobić, to do dziupli. Szybciutko. Nice, strzelaj. Dobra, strzelam. Dobra, ospek niech tam robi gnój. Ja widzowie ląduję. Zostawiam śmigłowiec policyjny od razu. Trzymam drzwi, stary. Spokojnie. O nie, zdupcyłem. Co się stało? Ale dobra, uciekłeś, tak? Tak, uciekłem na luzie. Dobra, zostawiłem bazarda, spokojnie. Teraz tylko ogarnąć furkę. No to dzio, stary. I do huty stali, widzowie. Tam mamy dzisiaj dziuple. Nie widzieliście już, jak lecisz? Nie. Ja już zmieniłem, ja już wysiadłem ze śmigłowca, dobra. Stary. Już jestem na lądzie. Dobra, ja tu dalej stoję. Dobra, nice. Cyk, pyk. Jadę sejwnąć. Może wyciągnę wszystkie stare smakujki, które mamy. Pokroju jakieś bronie, tu mam. Nice! Dobra, widzowie, patrzcie, gdzie jest. A, zabiłem mi tu z 6 już! Tu jest. Let's go, otwórz save. Dobra, i teraz tak, to przerzucam. O, nie żyję. 459 tysięcy mamy, mordo. No i co? No. Rozpoczynamy challenge'ik, nie? Tak, ja wracam, biorę pistolet i stary challenge'ik on. Dobra, zostawiam też expensive watch, jakieś tu mamy, hacking device'a sobie wezmę. Sticky bomby masz zostawione, SMG też ci zostawiam, ale chyba nie mamy amunicji do niego. Tak. Dobra, i mnie aresztują. Dobra. Dobra, stary, ja wychodzę z komisariatu. Pięknie, oficjalny startu, mordo, kasa zabezpieczona. Mam nadzieję, że nie znajdą sejfu. Lecimy. No to co? Możemy co jedynie sobie mówić, stary, co tam ciekawego ukradliśmy, co? Żeby tak to dymi. Tak. No tak, ja właśnie zaczynam drugi bank, gdybyś pytał. Tak, no super, ja to zrobię. Nie, już sklepik, bezpieczny sklepik robię najpierw. Widzowie, switchnąłem sobie szybciutko peda, ospek robi szybkiego reloga. 10 sekund do końca, zaczynamy. Dobra, schować muszę broń. Jeden. Pierwsza kasa, widzowie, ale na sklepach to ja nie poprzestanę. Ja mam ochotę dzisiaj obrabować wielkie banki i taki jest plan. Caio Perico jest, widzowie, naprawdę dzisiaj grindujemy. Musimy ten sezon doprowadzić do końca. 500 000 na naszym koncie, można powiedzieć, że pół metek rozgrywki. Ale policja będzie coraz bardziej wkurzona, nie? Tak coś czuję. Na razie S napad dzisiaj. Same S napady, mam nadzieję, będą. Fleka bank, widzowie, fleka bank. Bank fleka, 30 sekund, ja pieprzę. Riski strasznie. Jeszcze sobie źle zaparkowałem, 25 sekund, widzowie. Ale kurde się teraz stresuje, nie? Dwa, ej, mam to! Szybko. Co jest? Nikt nie dojechał tu. Bank zrobiony. Let's go! Grapsy teraz, widzowie. Szybka zawrotka do Grapsy. Jak tam, panie, o? Z paro? Prowadzę jakiś monolog, sam z siebie się śmieję, stary. Z policjantem? Nie no, sam do siebie gadam. A, okej. No my youtuberzy tak mamy, no. Lubimy czasem sami do siebie pogadać. Widzę swoje odbicie.
Ale tak generalnie to jestem właśnie w Sandy, ty też jesteś? Jestem w Sandy, o kurde, to jak ten mem ze Spidermanami, mordo. A. Zaraz wejdziemy do jednego sklepu i będzie taki Spiderman. Ale to co, chcesz robić Sandy i chcesz robić Sandy? Nie wiem co chcę robić, nie powiem ci. A ty, brutalu. Hopie, no rywalizacja dzisiaj, w sensie gramy w jednej drużynie, ale wiesz. Nie ma miękkiej gry, jak to mówią. Dobra, to ja też zaczynam softem napad. Tak? Nie zaczynam nic. Okej, okay. Nie wiem czy dasz radę, bo aktualnie napad jest w toku, kolego. Jak to? Nie mogę. No teraz już, teraz, śmiało. Ty w tym samym byłeś? Nie, no jak o tym samym, ale niedaleko. Właśnie, jak to? Nie możemy w tym samym czasie robić. Nie możemy. Dobra widzowie, ja już zgrindowałem 50 koła, a mamy 10 minut z nagrywki, nie? Jakieś marne grosze zarobiłeś, nie tyle co ja. No na pewno, nie? Malutko, no za sklepy mało. On nie wie, że ja mam banki już, nie? A, ciekawe ile. A coś ja to taki zarobię. Ciekawy? A, no. Nie mówili ci, że ciekawość to za pierwszy stopień do piekła jest, kolego? A myślisz, a już teraz filozofia się włącza, zaraz będziemy myśleć, że piekło istnieje? Oho, a będziemy dywagować, widzowie. Myślę, że istnieje na przykład na Wenusie, bo tam jest 500 stopni Celsjusza na plusie. O, jest, kurde. Zrymowałem, widzowie. No to, może by tak było. A ostatnio podobno, jakieś zdjęcie na takich teoriach spiskowych starych tych TikTokach, no. Że w jakiejś tam galaktyce teleskop tego Webla, tak? Webba. Uchwycił jakiś stacyk, która niby wygląda jak niebo, że uchwycili niebo i to zatajają. O kurde, nie słyszałem. No, a ja słyszałem. O Webie dużo czytam, ale nie słyszałem tego. No właśnie, bo nie jesteś inside Web, stary. Nie jestem inside teoria spiskowa. No właśnie, ja też nie, ale ostatnio mi się do TikToku to przewinęło. Czasami śmieszne rzeczy się trafiają. A jak gadamy o TikToku, moi drodzy, może taki TikTok z najlepszymi shotami, kalucho, ospaniacza i całego TK. Tak. Już możecie subskrybować w zasadzie, jak dobrze popatrzycie w opisie naszych filmów. To znajdziecie ten kanał do subskrypcji, a tam lada moment będą wrzucane daily TikToczki, widzowie. Nie dość, że na TikToku, to jeszcze na YouTubie, wszędzie, moje drodzy. Ta, no jak masz wszystko, TikToka, YouTuba, Reelsa masz na Instagramie, wszędzie, no. Dobra, widzowie. Robimy następny tak grabs. Powiedz mi, gdzie oni są? Czy ty przypadkiem nie zmierzasz do Paleto? Nie zmierzam, mordo, pojechałem w drugim kierunku, właśnie sobie grabs elegancko opędzlowałem w tym momencie. Haha! Co to było, chłopie? Haha! Bardzo proste, ja chyba wracam. O! Łoj! Kurna, zabili mnie. Kto cię zabił? Pan policjant. Czemu cię zabił? Zabił mnie. Ale co, strzelałeś? Nie, potrącił mnie na motorze. Cholipka! A to się nie liczy? 50... Liczy się, liczy. Nie, no jak cię potrąci, ale nie byłeś ten podczas pościgu? Tak? No to do szpitala trafiasz. No bo nie miał powodu, żeby cię aresztować, co? Nie wiesz co chodzi? Tam chyba karę płacisz jakąś... Nie było pewności, ale że nie, ja nie okradłem, więc proszę mnie zawieźć do szpitala w Sandy i opłacam opłatę szpitalną w wysokości 5 koła. Dziękuję. Dobrze, że mi to powiedziałeś, stary. Pan montażysta wrzuci teraz replay. Dobra, 56 koła, no te 5000 zostawiam jej w samochodzie. Super, bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego życia. Kurde, kład. Dobra, biorę kłada, widzowie. Że to głupi pomysł jest, ale kładzior tam, widzę, policja jedzie. Let's go! Ale słuchaj, ja mogę sobie kaskę wpłacać. Tak, tak, no. Dobra, a co? Nic, to ja rozciągam do miasta. No zrobiłem coś najbardziej przyjemnego w Paleto. To mamy 1-1. Tak? No. O ty. Ale jest adrenalinka przy tym, co? Jest. Jak czekam, stary, i jest te 25 sekund, to mam takie, kurde, po co ja to kliknąłem? Widzowie, możecie wymyślić jakiś ciekawy benefit dla osoby, która wygra dzisiaj ten challenge. Co ona może dostać kolejny? Piszcie tak w komentarzach, zarówno u Łospka, jak i u mnie. A ja sobie jadę. Pat, to nie jest widzowie najbezpieczniejsze źródło transportu. Ale wywalone mam. Dobra, jednak chyba nie mam. Co ja narobiłem? NPC-ty do mnie strzelały. What the fuck? NPC-ty mi pół HP zabrały, nie? No, ty masz. Wywaliłem motocyklistę, stary. Chciałem sobie jego motor wziąć, a reszta do mnie zaczęła strzelać. O nie, najgorzej, stary. O cholera, to był policjant? Mordo. No? Ja mam zwidy. Jakie? Widziałem policjanta i zniknął. O kurde, tacy są najgorsi. No, to są ci tak zwani stary wszechmogący. Ale obrabowałem wielki bank kolejny. Po co w ogóle ktoś stworzył kłady, jak te kłady... Patrzcie, one się odwracają na bezdrożach. Nie wiem, Rockstar, jak robicie kłada, to on ma się trzymać na drodze. W sensie na bezdrodze. Na drodze się nie musi właśnie. Apel, w GTA 6 mają być te kłady poprawione, bo mnie szlak trafi. Ej, też widziałem znikacza. Ta? No to o co chodzi? Wódce
łódce był. No to u mnie był na motorze. Kurde, jest git, Kali, jest git, jest git. Shit, to jest NPC? Janisza zabiłem. Zabiłeś go? Stary, stał na kawie, przerwa na kawę policjanta jakaś była. Wziąłem mu radiowóz i go zabiłem. O kurde, dobra. Ty ale spaliłem się... napad, ale dobra, przynajmniej poddymiam w mieście, masz stary clear. Motor, motor, motor. Elegancko, dobra. Ale jaja, nie zostało mi auto, ja pierdzielę. Nie ma blipa. O nie! Chciałem zrobić jubilera, a nie ma blipa w jubilerze. O nie! Ale gówno! Bardzo ej, śmiesznie. Właśnie nie powinienem się w ogóle śmiać, bo przecież ty gramy do tej samej bandy. Dobra widzowie, mam pomysł. Może upiekę dwie pieczenie na jednym ogniu. Tu jest kradziejstwo... Wiecie czego? Ja to nie jest NTS NPC, czy to jest jakiś gracz? Dobra, muszę zmienić peda. Dzisiaj gram ostrymi babkami, widzowie. Dobra, 30 sekund. A ja ci powiem tak, siedzę w kolejnym banku. Hat-trick. Hat-trick hero. Niemożliwe. Let's go, widzowie. Korbisz mnie teraz. Trzy. Co? Korbisz mnie teraz. Oczywiście, że tak. No właśnie. Nie zrobisz trzeciego, nie masz psychy. Patrzcie, widzowie, jedzie ten policjant. Chcesz mnie podkręcić, żebym robił napady i wpadł. Na pewno. Albo kurde, rzeczywiście to robisz, ja jestem bęcwałem w tym momencie. Już to widzowie zweryfikują. Ale jest bardzo mało policji na mieście. Bardzo mało jest, to prawda. Nie wiem, czy oni są jakoś porozbijani, czy co. Ja kradnę sportscara. Kurde, tylko już go tak obiłem, że lipa. Unmarkeda mam. Dobra, widzowie, mam pościg. Pościg, mam niedobrze. Nie wiem, czy to był dobry pomysł. Się nie porwałem z motyką na słońce, ale zawsze mogę w furze zostawić te pieniądze. Dobra, jadą za mną. 5 kilosów, może dam radę. Trafił się nie najszybszy samochód. Ten Aston Martin wcale nie jest taki szybki, widzowie, jak się wydaje. Ja sejwowałem pierwszą część gotówki swojej. Karolkę rozjechałem, ty. Ja pierdzielę, wiesz co zrobiła? Zrobiła blokadę motocyklem policyjnym, a jechałem 200 na godzinę na autostradzie i w nią wjechałem. Ja pierdzielę, no, to chyba Karolka musiała być. Myślała, że obroni to własnym ciężarem ciała, że się zatrzyma. Właśnie, nie? Tak to jest, one zawsze myślą, no. Tak to jest z kobietami, widzowie. Oczywiście no offense, pozdrawiam. No offense, no offense. 500 metrów, proszę, żebym zdążył. Dobra, jadę robić dalsze rzeczy. Ty, nie zniknął mi, 300 metrów, chyba mi się uda. Ja pierniczę. Dawaj, dawaj, dawaj. Jest, 24 koła. Ja też idę to zrobić, mam to gdzieś. Jest. Ale kolejny. To... Uderzałeś się z autem, że ci się udało, czy co? Nie, zadupcałem po prostu do punktu, udało się, 24 koła zarobiłem. Dobra widzowie, pościg. A nie miałeś pościgu? Miałem, ale no nie nadrabiali jakoś bardzo szybko. No bo to auto są teraz mam kolejny, teraz, bo uważaj, że to auto znika, jak je oddajesz. Ja teraz stary ledwo przeżyłem, bo miałem na ogonie policji. Dobra, ja widzowie, elegancko. Dobra, w górę, w górę. O nie, Maverick policyjny za mną leci. Yo! Dobra, nie wyjedzie. Aż tak? Czy wyjedzie? Ja pierniczę, jadą, kurde, niedobrze. Żeby mnie nie dupnął. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Trochę przypał mam, nie ukrywam. O Jezu, mam pościg, dobra jest. Nie ukrywam, widzowie, że nie. Nie chcę się zabić też. Dobra, balansuję idealnie, dobra, zgubiłem Mavericka trochę. Ja pieprzę, byleby się nie nadziać. Albo nie spaść i się nie zabić. Jadą tam, okej? Okay. Teraz tracę całą kasę, nawet jak spadnę, widzowie, sam upadnę. To tracę całą. Dobra, muszę zjechać na dół. Jadę w kierunku bazy, ale nie wjadę do bazy. On teraz im przekazuje info, jedzie do bazy wojskowej. Spokojnie, teraz umiejętności stanterskie muszą wyjść. Okej, okay. Jest git. Let's go! I tutaj, wzdłuż bazy, leci ten Maverick za mną. Oj. Police, not good. Zabiłem policjanta, gdyby oni wiedzieli, że ja to ja, ale bym miał przesranę. Mam Mavericka na ogonie, no i pościg generalnie. Myślę, no. Co zrobić. Wow! Gdzie jesteś? Pod bazą wojskową. Się połam. Wow! Dobra! Trochę i zgubiłem tym stuntem. Ja pieprzę, ale ten Harley jest tak beznadziejny, widzowie. Ja pieprzę. Nie wiem, co zrobić. Ej, turbo tryhard jest. Czuję taki tryhard od nich, stary. Ja pierniczę, ponad 100 koła mam, widzowie. Patrzcie, manewr z hamowaniem. Gdzie jesteś? Właśnie wskakuję na most pod bazą wojskową. Stunt gigant. Generalnie jestem niedaleko, jak chcę. Skoczą? Nie wskoczą, bo to nie stunterzy. Let's go!
Tak to się robi, widzowie! Stanterskie umiejętności. Dobra, ale teraz trzeba zdupiać. Jedzie policjant, jeden może mnie pitować. Fuck. Widzę ten pościg. Jesteś gotowy? Mordo, ratuj! Dobra, jest! Zgubiłem ich ponownie! Oni pod górkę wrzucili. Ta, no bo ja jadę po górach teraz. Z tamtami ich robię, ale ten Maverick mi siedzi na ogonie. Muszę wjechać do tuneli. Ja pieprzę. Mocny. Powinien go odstawić. Mocny, widzowie, gówno. Czyli górami do miasta, tak? Pomóc ci? Tak. Powinienem dać radę. Działaj, chłopie. Jest wyrywalizacja, nie ma co. Za pomoc pewnie byś chciał jakieś 10 tysięcy dolarów, a ja niestety, no, nie dam ci tych pieniędzy. No dobra, to jadę. Dobra, widzowie, tutaj te góry, no, trochę riski. Króliki biegają, w dupie je mam. Elegancko. Oh shit, widzowie. Dobra, uwaga. I druszka, ale dziś mam skilla, kurde. Let's go! Tunel, o. Fuck. Tak. Stanta, muszę go jakoś stantem wypędzlować. Fuck. Dobra. Stant. Dalej ucieka? Stary, przypał mam. Ale żyje. Ile masz pieniążków przy sobie? Wiesz, jak coś... Sto koła. No właśnie, właśnie. Dobra, widzowie. Mógłbyś mi coś z procentem rzucić, nie? Nie ma szans, mordo. Choćbym zginął, nie dam ci ani grosza. Ty patrzaj, taka maciura wielka. Mówię, wii, trzeba się uciekać. Na szczęście nie była głodna, nie chciała takiego... Mordo, leżę, poczekaj! O nie. Słucham cię, ale leżę. Nie żyjesz? O, żyję. A, ale mam dwa motory na plecach, dzięki. Gdzie jesteś? Na lotnichu. O kurde, tam jest helikopter, teraz go używałem. Ale nie znikł, bo wcześniej mi tam auto znikło, fajne. Kurde, drzewo zasrane! Szybko. Nie! Dobra. Zdupiam! Jaki fart! Fucking hell. Ja już dziś nic nie nakradnę więcej, widzowie. Szybciutko, spokojnie myśl. Fuck. Dobra, zaciął się. Olejpka. Let's go! Dobra, kurde, przypał. Ale dzisiaj, widzowie, taki OG odcinek, nie? Pościgi cały czas. Ja mam jakąś broń. Sticky bombę mam. Ja mu rzucił sticky bombę. Let's go! Zabiłem, stary, sticky bombą dzika. O nie, medyka zabiłeś. Ha, ha, ha! Jaka podjara. I to stary! Wszystko na mówi, że to się dzieje tam, w tym centrum miasta, tak? Na lotnisku. Mordo, jadę zdeponować kasę, wiesz, że masz przesrane teraz. O nie. Chyba muszę cię powstrzymać. O nie. Przypominam, że gramy w jednym zespole, kolego. Dobra, widzowie. Elegancko. Ale ja dzisiaj... taki humor, stary, że śpiewam. No dobrze, no, że ja też chcę tak gram na chillu, chłopie. Nieraz się tryhardujemy, nie idzie nam, a dzisiaj tak, każdy co śpiewa elegancko. Tak. Oni zawsze się spinałem, że motorki, ja cię chłopie, ja nie jednego motorka nie wziąłem, jadę cały czas tymi autkami. Ale widzę Hakuczu! Ale pierdzielę to. Dobra, jadę, widzowie, biegnę sobie tą moją panienką, łapka w górę dla tej blondyny, bo ona tutaj, zobaczcie, jak wykierowała. To jest moja garza. Ja pieprzę. Jestem bardzo z siebie zadowolony po tym odcinku, przynajmniej do tego momentu. Dobra, ja widzowie, spróbuję zrobić flekę. Dobra, ja nie widziałem twojej kasy, stary. Ludzie nie widzieli mojej, ile wsadziłem. Dobra. Ciekawe jak jest difference between us. No, ja też jestem ciekaw, ale no niestety cię zmartwię właśnie, po co zaparkowałem do fleki. Nie gadaj. Jestem we fleka bank, kolego. I to Dobra. Uwaga, fleka no. Bank na rynku. Jak się ten rynek nazywa? Rynek? Ten taki, wiesz, z tymi monumentami. O, nie wiem. Pillbox Hill. Na pillboxie? No. Stary, nie zrobisz. Tak? O ile się zakładamy? Dobra. O ile się zakładamy z twojej garży? Ty, wszędzie jest rozwalona policja w tym mieście. Patrzcie, widzowie, o, podjechała. A ja czuję, że my już zrobiliśmy rekord starej kasy. Odejdź, bo cię zabiję. Odejdź. O. Psi. Dobra, widzowie. Mamy to. Oni, kurde, teraz są strasznie, widzowie, podekscytowani. Zaraz mnie dojadą. Ja pieprzę. Zjadą mnie na bank. Ja pieprzę. Aaaa! Będą pitować! Ja pieprzę, uciekam. Uciekam, żyję jeszcze. Kolejna fleka. To już jest przesada. Dobra? Spokojnie. Krótkie uliczki, wąskie. Zgubię ich. Pato. Ale dzisiaj drive mistrz. Mów mi tak, mordo.
Pato. Nie ma ich. Przejechał, kurde, dobry kierowca. Pyk, pyk. Pyk, pyk. Znam mapę jak własną kieszeń. Ha, dobra, tego się nie spodziewałem. Spokojnie, śmieciareksem tutaj, Pato. I przy śmieciareksie, pyk. I nikogo na plecach. Jak tam ci poszło na południu? No, mordo, zrobiłem napad w centrum i właśnie mam pościg. Pościg masz. Tak. Ale ja już, chłopie, jestem usatysfakcjonowany, nie wiem jak ty. Ja, stary, mam mocno mam. Tak? No. Chcesz już zdiendować odcinek? O kurde, aż tak? No. Może zaraz. Jeszcze nie. O, trochę przypał, ale będę zmierzał do dziupli, widzowie. Ach, ale dzisiaj na milimetry. Ten Kaluch gra na milimetry. Świetna rozgrywka moja dzisiaj, naprawdę, widzowie. Musicie mnie docenić za to. Wszystko mi wychodzi. I do huty. Ja już tam czekam na osłuch. Zostawiam tu motor. Dobra, usunięto sticky bomb. Dobra, 23 koła dodatkowo. Mało ten bank dał, tak szczerze. Widzowie, tyle wygrindowałem dzisiaj. Ile wygrindowało spek? Sprawdźcie u niego na perspektywie. Ja już jestem gotowy do zakończenia. Zobaczymy, co tam mój ziomal powie. Jesteś już? Wchodzę właśnie do dziupli. Jestem w dziupli, stary. Siema. Yo, witam, ale Eza. Idź syp mamonę. Ja swoją wyciągnąłem. Mam nadzieję, że się nie pomyliłem, ale twój pan montażysta też postprodukcji doda na ekran, więc to czy się będzie zgadzać. O kurde, nie jest ważne. Panie montażysto, zobacz w tym momencie, ile mam tutaj sianka. Okay, o kurde, dobra, jest. A i teraz Kali, ty też pokaż swoje sianko, żeby widzowie zobaczyli u ciebie na odcinku. Pokazałem. No i widzowie, teraz ocencie, kto był dzisiaj większym gangsterem. Koniec. Tak jest, widzowie. Pięknie, perfekcyjny odcinek w naszym wykonaniu dzisiaj. Ospek, bardzo ci dziękuję, naprawdę. Ja też wygrindowaliśmy dziękuję. Te kasę do granic możliwości, widzowie. W kolejnym odcinku policja dostanie mnóstwo benefitów, bo przy zbliżającym się milionie, no będzie nam dużo ciężej, ale nie damy się, prawda? Damy się. Nie damy się. Moi drodzy, sprawdzajcie perspektywy, subskrybujcie kanały, zostawiajcie łapy w górę i do następnego. Siema, wariacie. Yo.